Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie. Krzyż jako znak zwycięstwa, jako dowód ogromnej miłości, jako lekarstwo na nasze rany zadane przez grzech. Tak, tak, znamy to wszystko, ale czy naprawdę w to wierzymy? Ona na przykład nie wierzyła, bo była z urodzenia Żydówką, a potem nie wierzyła jeszcze bardziej jako zadeklarowana ateistka. Edyta Stein, bo to o niej mowa, wierzyła jednak gorąco w prawdę i szukała tej prawdy jako zdolna filozof, ale nawet ta wiara nie uchroniła jej przed konfrontacją z krzyżem. Oto bowiem pod koniec 1917 roku na froncie ginie jej ulubiony wykładowca i przyjaciel Adolf Reinach. Edyta, głęboko doświadczając bezsensu tej śmierci, czuje się w obowiązku pójść i pocieszyć jego ukochaną żonę Annę. Boi się jednak tego spotkania, bo nie wie, jak może pomóc tej kobiecie w cierpieniu. Jakże więc jest zaskoczona, gdy pani Reinach, głęboko wierząca chrześcijanka, choć przeżywa do głębi ból utraty ukochanej osoby, to przyjmuje śmierć swego męża jako udział w krzyżu swojego mistrza. To był moment, w którym moja niewiara się załamała. Powie o tym wydarzeniu wiele lat później, gdy przyjmie chrzest i wstąpi do Karmelu. Mój judaizm zbladł, a Chrystus zajaśniał, i to w tajemnicy krzyża. Tej tajemnicy krzyża stanie się zresztą wierna nie tylko przez swoje nowe zakonne imię, Teresa Benedykta od Krzyża, ale także poprzez świadectwo życia i męczeńskiej śmierci. Tej, która spotkała ją w Auschwitz w roku 1942. Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.